momencie, kiedy oddaje rzut, już od razu idzie na zbiórkę. Mateusz Ponitka przygotowany do zmiany w drużynie Stelmety Zielona Góra. Tomas za trzy, trafia przez ręce Zamońskiego i o przerwę prosi Filipowski. Ja powiedziałem przez ręce, ale czy te ręce rzeczywiście były w pracy teraz? Zobaczmy, łatwo zamienili krycie tutaj gracze Stelmetu. Nie, nie było rąk. Ręce były opuszczone i łatwa sytuacja dla...